Życie pozaziemskie nie zostało nigdy udokumentowane, ani w żaden sposób potwierdzone. Jednak przesłanek o kosmitach jest mnóstwo. Niezależnie od tego, czy są to jedynie wymysły przypadkowych ludzi, historie przez nich opowiadane są często niezwykle intrygujące. Dziś przedstawię Wam 5 najciekawszych z nich. UFO w biały dzień. W roku 1997 w Colorado Spring bawiąca się w piaskownicy dziewczynka, skupiona na zakopywaniu swojej zabawki z zestawu Happy Meals, nagle przestała słyszeć. Zdziwiona brakiem odgłosu aut przejeżdżających dosłownie przecznicę od parku, podniosła głowę i dostrzegła ogromny, poruszający się z niewielką prędkością obiekt. Był cały czarny, wyglądał jak odwrócony samolot. Jedno skrzydło znajdowało się u góry, a drugie przy ziemi. Po kilku chwilach obiekt zniknął, a dziewczynka znów usłyszała odgłosy otoczenia. Czerwone światło. Dwójka przyjaciół podróżujących w nocy, nieczęsto odwiedzaną drogą wiodącą przez las, zauważyła dziwnie migające czerwone światło w oddali. Myśleli początkowo, że to nowa wieża transmisyjna, jednak po chwili światło zbliżyło się nad ich samochód i oświetliło jego wnętrze. Obydwaj poczuli przypływ negatywnych emocji, byli jak w jakimś transie. Zatrzymali samochód. Jeden z nich po chwili ocknął się i kazał przyjacielowi jak najszybciej ruszać. Po 2 milach światło skręciło w lewo i zniknęło w lesie. Porwany. Pewien mężczyzna mieszkający na amerykańskiej prowincji wspomina o niezwykłym doświadczeniu nocnym. Przebudził się on bowiem w nocy i spragniony postanowił pójść do kuchni po szklankę wody. Idąc tam, usłyszał niski, brzęczący dźwięk dochodzący z zewnątrz. Po otwarciu drzwi frontowych, jego oczom ukazał się ogromny obiekt unoszący się nad ziemią. Stał tam jak sparaliżowany. Następnym jego wyraźnym wspomnieniem jest dopiero poranek w łóżku. Jednak jest przekonany, że wtedy nie śnił, a szczątkowe wspomnienia, które ma w głowie, świadczą o tym, że mógł on zostać porwany i przebadany przez obcych. Niezidentyfikowany obiekt latający. Kontroler ruchu, pracujący niegdyś w bazie powietrznej w Randolph, wspomina o swoim niezwykłym poranku, który miał miejsce w 1972 roku. Niedługo przed poranną zmianą kontrolera zauważył on na radarze obiekt poruszający się z niezwykłą prędkością. Przeleciał on nad bazą i mimo jego zawrotnej szybkości dało się zauważyć, że na pewno nie był to żaden znany nam obiekt latający. Odwiedziny obcych. Historia ma miejsce w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy to pewna ukraińska rodzina wybrała się na wakacje do Turcji. Wynajęli oni domek w nieco odosobnionym miejscu przy lesie. Pewnej nocy niebo zdało się zrobić jasne, a psy zaczęły nieznośnie szczekać. Zaniepokojona rodzina postanowiła sprawdzić, co się dzieje. Przed ich domem ujrzeli obiekt unoszący się nad posesją, który przybierał kształt trójkąta. Jak sami wspominają, wszystkie ściany się trzęsły, psy szczekały, a oni sami byli przerażeni. Po kilku minutach obiekt uniósł się z niesamowitą prędkością do góry i zniknął. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie, czy te historie wydają się Wam wiarygodne. Wbijcie też na kanał Ciekawych Świata, gdzie pojawił się film o 5 niezwykłych modelach. Napiszcie tam, że jesteście ze Złotej Piątki. Zostawcie również lajka i suba na kanale, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!